Szanowni Państwo, jak co roku przed rozpoczęciem roku szkolnego staram się podsumować te działania, które prowadziliśmy w tym szczególnym, trudnym roku. Ta informacja należy się Państwu, mieszkańcom i nauczycielom. Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że wysiłek organizacyjny podjęty przez Wydział Oświaty i przez dyrektorów, i przez same środowiska nauczycielskie spowodował, że oferta dla uczniów starających się o miejsca w naszych szkołach była większa niż liczba chętnych. Ale to wszystko, chciałem Państwu powiedzieć, sporo nas kosztowało. Ten wydatek związany z adaptacją szkół w związku z reformą, który szacujemy na ponad 20 milionów złotych, dzisiaj zamienia się w wysiłek nauczycieli, by sprostać w zupełnie innych godzinach tym wymogom lekcyjnym, również i w wymiarze tej troski o utrzymanie płynności finansowej, jeśli chodzi o finansowanie oświaty. Dzisiejsza informacja będzie miała jaki charakter. Z jednej strony chcemy przekazać Państwu, zaraz Pan Prezydent Mariusz Banach to zrobi, podsumowanie tych naborów. Z drugiej strony wyraźnie sobie trzeba powiedzieć, że przed 1 września najlepszych nastrojów nie ma. Wczoraj odbyła się Komisja Wspólna Rządu i Samorządu. Po raz kolejny strona samorządowa oczekiwała jednoznacznego stanowiska dotyczącego rekompensowania dochodów, które tracimy w wyniku reformy podatku PIT. W przypadku Lublina będzie to utracone około 65 milionów złotych w dochodach bieżących, co trzeba przenieść na wydatki bieżące, na redukcję wydatków bieżących. Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że jeśli tej rekompensaty nie będzie, przyszłoroczny budżet musi uwzględniać ograniczenie wydatków bieżących. Które wydatki są w budżecie największe? Oświatowe. To jest ponad 770 milionów w tym roku. Pewno będzie około 800 milionów w roku przyszłym. I mamy do utraconych dochodów, które stają się już faktem, bo w części te regulacje są wprowadzone, w części za chwilę będą. Musimy dołożyć niedoszacowaną subwencję oświatową. Z raportu, który przedstawiliśmy ministrowi finansów i premierowi jako strona samorządowa, wynika, że w 2018 roku luka finansowa oświaty sięgnęła ponad 23 miliardy złotych. To znaczy jest to dopłata z własnych środków do subwencji szkolnej na poziomie około 54%. Tyle samorządy z własnych środków dołożyły do zadań oświatowych. Żeby była jasność, subwencja nie pokryła nawet wydatków płacowych. Z tych naszych analiz wynika, że pokryła około 85% tych wydatków płacowych. Czyli my dzisiaj chcemy rozpocząć poważną debatę o finansowaniu oświaty, jeśli nie chcemy znaleźć się w sytuacji, w której nie będziemy w stanie utrzymać tych standardów, do których przyzwyczaili się nasi mieszkańcy, których nie chcemy obniżyć. Jeśli chodzi o Lublin, do środków subwencyjnych dołożyliśmy w ubiegłym roku 178 milionów, co stanowi 42% wydatków, które powinny być objęte subwencją oświatową. Są już samorządy, gdzie środki własne przekraczają 50% ogółu wydatków. Pokazujemy to, bo to powinno być wspólną troską rządu i samorządu, a nie przerzucaniem się nawzajem argumentami, które niekoniecznie są wiarygodne i prawdziwe, ale nie to jest tematem konferencji. Wspomniałem Komisję Wspólną Rządu i Samorządu, bo wczoraj po raz kolejny stanowisko takie zaprezentowaliśmy, że wzrost w ostatnich latach naszego udziału w podatku PIT w zestawieniu z wzrostem wydatków, w tym również płacowych, ale również kosztów funkcjonowania, powoduje, że ten wzrost udziału w PIT nie pokrył wzrostu wydatków bieżących przyczyn obiektywnych. A przecież my jesteśmy jeszcze
w toku wielu działań inwestycyjnych po świecie, zresztą również. Chciałbym również Państwu to zakomunikować, bo to jest chyba najbardziej pilna kwestia w relacjach samorządy rząd, czy tu konkretny minister oświaty, czy minister finansów, dlatego że przyszłoroczny budżet będzie trzeba oprzeć na twardych danych liczbowych. Jeśli nie ma 65 milionów w przyszłorocznym dochodzie, to nie ma 65 milionów wydatków. I to sobie trzeba wyraźnie uświadomić. O tych kwestiach trochę później. Pan Arkadiusz Banach, te wszystkie działania organizacyjne i majątkowe, które przeprowadziliśmy, żeby reformę wdrożyć. Dzień dobry, szanowni Państwo. Ja pozwolę sobie dwa zdania ogólniejsze, dlatego że nam jest się trudno przebić z informacją mówiącą o tym, że każdy samorząd w Polsce w istocie prowadzi dwa budżety. I mnie się wydaje, że mieszkańcy Lublina mogą mieć wątpliwości w związku z tym, że my budujemy nowe drogi, akwaparki, stadiony, a nie mamy pieniędzy dla nauczycieli. Proszę w związku z tym, po raz kolejny to powtarzamy i przypominamy. Prowadzimy dwa różne budżety. Czym innym jest budżet inwestycji? My inwestycje budujemy przede wszystkim za pieniądze zewnętrzne, a na resztę bierzemy kredyty, a bierzemy je dlatego, że potem tych pieniędzy zewnętrznych nie będzie i myślę, że mieszkańcy Lublina doskonale to rozumieją. Czym innym jest budżet wydatków bieżących. Tutaj obowiązują nas bardzo ważne zasady. Najważniejsza z nich mówi, możemy wydać w wydatkach bieżących tyle pieniędzy, ile zarobimy. Tyle pieniędzy, ile zarobimy. To się, proszę Państwa, w ostatnich latach zmieniło. Ja pamiętam sam jako radny, kiedy w sytuacji, kiedy brakowało nam na pensje dla nauczycieli, po prostu braliśmy kredyt. Dzisiaj tego zrobić nie możemy, a przypominam Państwu, że kiedy Pan Prezydent Krzysztof Żuk przejmował odpowiedzialność za budżet miasta, to ciągnął się już dług, z tego co pamiętam, około 750 milionów złotych i on się wziął właśnie stąd, że braliśmy pożyczki na wydatki bieżące. Dzisiaj tego robić nie możemy i stąd dramat całej tej sytuacji, o której Państwu mówimy. Mamy ogromny problem z wydatkami bieżącymi, z pensjami nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, z komunikacją w mieście, z utrzymaniem zieleni itd., itd. To wszystko są wydatki bieżące, brakuje nam na to pieniędzy z tych powodów, o których mówił przed chwilą Pan Prezydent. To jest pierwsze dla nas naprawdę istotne przypomnienie. Natomiast jeżeli chodzi, proszę Państwa... Może tylko jeszcze dodam. W ciągu ostatnich kilku lat udział środków własnych w wydatkach oświatowych wzrósł z 26 bodajże procent w 2016 chyba roku do tych 42. Czyli inaczej mówiąc, te 178 milionów, które do niedoszacowanej subwencji musimy dołożyć, to jest rok ubiegły, oznacza, że te 178 milionów nie zostało wykorzystanych na inne usługi publiczne, tak? Chociażby na komunikację, chociażby na bieżące remonty. Chcemy tylko Państwu uświadomić, że napięcia w bieżących budżetach we wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego wynikające z relatywnie malejącego udziału subwencji oświatowej w wydatkach oświatowych powodować będą zagrożenia dla płynności w tych samorządowych budżetach. My analizujemy to w Związku Miast Polskich, Unii Metropolii, ale analizujemy taką samą sytuację w odniesieniu do gmin wiejskich. Chciałem Państwu na marginesie powiedzieć, że negocjacje z udziałem tutaj Pana Prezydenta Mariusza Banacha w Ministerstwie Oświaty dotyczące innego sposobu podziału subwencji, która idzie na wzrost płac dla nauczycieli, zakończyły się na niczym. I wydawało się, że większa kwota przekazywana gminom mniejszym jest pewną formą zadośćuczynienia tym gminom ze względu na słabsze budżety, ale okazuje się, że nawet tam subwencja w 100% wzrostu płac nie pokrywa.
W naszym przypadku ta sytuacja, mówię o dużych miastach, kształtować się będzie dosyć drastycznie, choć jeszcze nikt do końca nie ma tej informacji, jakie kwoty będą przekazywane, bo kwoty nie zostały na podwyżkę przekazane. W związku z tym ta podwyżka będzie wypłacona w końcu września i będziemy mieli dwie tak naprawdę podwyżki, płaconą wstecz za wrzesień i płaconą ze względu na to, że nauczyciele biorą pogory z dołu, płaconą za październik. Te środki muszą być przekazane, żebyśmy podwyżkę dla nauczycieli zrealizowali. Brak tych środków oznacza, że oczywiście 1 września nauczyciele jeszcze jej nie otrzymają. Tak będzie we wszystkich miastach. Tutaj ministerstwo jeszcze nie zakończyło całej tej procedury związanej z przekazywaniem środków. Teraz te kwestie organizacyjne, bo tutaj wyraźnie trzeba powiedzieć, że ten wspólny wysiłek nas wszystkich, środowisk szkół w szczególności, doprowadził do rozwiązania problemu, który był arcytrudny. Z jednej strony chwaliliśmy się tym już i zresztą z powodów oczywistych podkreślaliśmy, że to jest arcyważne, że wszystkim nauczycielom stworzyliśmy możliwość utrzymania miejsc pracy, co w pierwszym i drugim roku reformy było naprawdę trudne i kosztowało nas to bardzo dużo środków finansowych. Z drugiej strony trzeba było przystosować szkoły do tych zmian, które reforma narzuciła. Zostało to zrobione kosztem wydatków dodatkowych finansowych, ale szkoły, można powiedzieć, są przygotowane. I teraz ta informacja dotycząca młodzieży, która zapewne nie wybrała tych optymalnych dla siebie szkół w swojej większości, ale jednak dostała ofertę w naszych szkołach średnich, zwłaszcza bo o tych rozmawiamy. Proszę Państwa, więc tak jak powiedział Pan Prezydent, jesteśmy przygotowani organizacyjnie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Oczywiście największy problem dotyczył szkół ponadpodstawowych. W informacji, którą Państwo otrzymali, możecie z niej Państwo przeczytać, że mamy nadal aż 800 wolnych miejsc w szkołach średnich. Skąd one się wzięły? Po pierwsze z tego, że przygotowaliśmy, jak Państwo wiecie, znacznie bogatszą ofertę niż robimy to co roku. Po drugie, w tej ofercie, jak Państwo się zorientujecie, nową szansę otrzymują te licea, które do tej pory nie były renomowane, bo one rzeczywiście w tym roku z racji tego, że w renomowanych liceach było miejsc mniej, otrzymają właśnie większą liczbę klas. I kolejne, proszę Państwa, my byliśmy przygotowani na około 10,5 do 11 tysięcy chętnych do naszych szkół. Tak wynikało to z prowadzonych przez nas statystyk, przy założeniu, że ponad połowa uczniów naszych szkół średnich pochodzi spoza naszego powiatu. Okazało się jednak, że po pierwszym etapie rekrutacji do naszych szkół będzie uczęszczało niecałe 9 tysięcy uczniów. Z czego to wynika? Część uczniów, która nie dostała się do tych najlepszych naszych liceów, wybrała szkoły niepubliczne. Część została w swoich powiatach, bo z założenia chcieli się uczyć nie w Lublinie, ale w naszych dobrych liceach. Nie dostali się tam, więc wrócili do swoich powiatów. Stąd, tak jak mówię, organizacyjnie jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia roku. Chcę Państwu powiedzieć, że to efekt naszej 3-letniej pracy. Natomiast sytuacja, którą wywołał Pan Prezydent, dotycząca podwyżek. Rzeczywiście mamy zmienione, w wyniku zmienionej ustawy, mamy nowe rozporządzenie płacowe, ale ono weszło w życie dopiero w ubiegły piątek. My tak naprawdę dopiero teraz powinniśmy zabierać się do trudnych negocjacji ze związkami zawodowymi dotyczącymi nowego regulaminu płac, bo lubelskie szkoły, tak jak wszystkie szkoły w Polsce, wypłacają pensje na podstawie regulaminu. My ten regulamin uzgodniliśmy ze związkami w trakcie wakacji. Wcale nie były to łatwe rozmowy, owszem w bardzo miłej i dobrej atmosferze, ale rozmowy były trudne. Udało nam się ten regulamin przygotować i na sesji 5 września on zostanie przedstawiony Radzie Miasta do zaopiniowania.
Jeżeli Rada Miasta pozytywnie zaopiniuje ten nowy regulamin płac, w związku z tym przyjmujemy na siebie obowiązek wypłacenia do 30 września. Ten obowiązek wynika z ustawy. Przyjmujemy na siebie obowiązek wypłacenia do 30 września podwyżek w wysokości 9,6 płacy zasadniczej dla nauczycieli. Natomiast, ponieważ w prawie oświatowym zapisano, że dodatek za wychowawstwo ma wynosić co najmniej 300 zł, my uznaliśmy ten akt prawny za akt wyższego rzędu, co jest zresztą oczywiste, i w związku z tym ten dodatek dla wychowawców w zwiększonej formie, czyli te 300 zł, wypłacimy już 1 września. Długo negocjowaliśmy ze związkami dodatek dla wychowawców naszych przedszkoli. Przypominam, że przedszkola, prowadzenie przedszkoli jest w całości naszym zadaniem, nie otrzymujemy na to subwencji. Związki zawodowe oczekiwały, że dodatek za wychowawstwo w przedszkolach będzie taki sam jak w szkołach i taki zapis przyjęliśmy. Z tym, że on będzie mógł być wprowadzony w życie dopiero po uchwaleniu regulaminu, czyli wychowawcy w przedszkolach otrzymają dodatek w wysokości 300 zł 1 października, o ile oczywiście pozytywnie będzie zaopiniowany przez Radę Miasta projekt naszego regulaminu. Chcę przy tej okazji powiedzieć, proszę Państwa, dlatego że my ostatnio bardzo często spotykamy się ze związkami zawodowymi, naszymi lubelskimi oświatowymi związkami zawodowymi. Chcę Państwu powiedzieć, że współpraca z tymi związkami jest w Lublinie wyjątkowo dobra i odpowiedzialna. Muszę Państwu powiedzieć, że kiedy spotykamy się z kolegami Unii Metropolii, z kolegami z innych dużych miast w Polsce, ta współpraca wygląda o niebo gorzej. O niebo gorzej. Nam przez lata udało się wytworzyć tutaj dobrą atmosferę partnerstwa. My bardzo szanujemy zdanie związków zawodowych i staramy się z nimi rozmawiać odpowiedzialnie, ale muszę powiedzieć, że zawsze z takim samym nastawieniem spotykamy się z drugiej strony. I te wakacje przepracowane ze związkami zawodowymi oceniam jako taki bardzo korzystny element tej całej naszej sytuacji oświatowej w naszym mieście. Na zakończenie tej części już Państwu oddajemy głos. Chciałbym tylko powiedzieć, że od wielu lat wspólnie wszyscy niesiemy taką odpowiedzialność za lubelską oświatę, bo nie ma ważniejszego zadania dla samorządu, zaznaczam również dla rządu, jak kształcenie edukacji. I ta wspólna odpowiedzialność i środowisk nauczycielskich, związków zawodowych, oczywiście nasz w rozumieniu nie tylko prezydentów, ale również Wydziału Oświaty, pani dyrektor, do tej pory pozwalała łączyć coraz trudniejszą kwestię finansowania oświaty z stale rosnącym wysokim poziomem kształcenia. I pod tym względem Lublin jest niewątpliwie jednym z liderów w Polsce. I z przykrością trzeba powiedzieć, że nasze wspólne wysiłki, te, które opisane są tym okresem ostatnich wielu lat, mogą zostać zniweczone, jeśli ten model finansowania oświaty nie zmieni. Tego chcielibyśmy uniknąć, stąd nasza bardzo duża aktywność nas wszystkich w negocjacjach, w zespołach, również w tej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, ale również tu w zespole, który zajmuje się kwestiami oświatowymi Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, i próbujemy uzgodnić taki scenariusz dalszych działań, który pozwoli spokojnie skoncentrować się na kształceniu, a nie na łataniu dziury oświatowej, luki oświatowej, która wyraźnie zwiększy się w przyszłym roku. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. Ja mam pytanie, bo do końca nie było wiadomo w Kierkowicach, czy będą te oddziały utworzone, czy będą klasy. Jak to w końcu wyszło? Udało się, będą stworzone wszystkie te oddziały, które były w tym momencie planowane, czy w ostatniej chwili jednak
były tutaj spore zmiany. Oczywiście, że część zmian była dokonywana w ostatniej chwili, dlatego że proszę Państwa, my spotykamy się dzisiaj, 29 czerwca, to dlatego właśnie dzisiaj, sierpnia, dlatego właśnie dzisiaj, że 29 sierpnia kończy się drugi etap rekrutacji. Nam się to nie podobało od początku. Przypominam, że kalendarz rekrutacji jest zadany nam przez lubelskiego kuratora oświaty. Oczywiście, że łatwiej by nam było, gdyby ta rekrutacja skończyła się dwa tygodnie temu, ale ona formalnie kończy się dzisiaj. My dlatego rzeczywiście w ostatniej chwili w niektórych liceach, zwłaszcza tych nie uchodzących za najlepsze, musieliśmy w ostatniej chwili łączyć oddziały. Głównie na tym polegała nasza praca, że te oddziały łączyliśmy. Dyrektorzy tutaj właściwie do ostatniej chwili nad tym wszystkim pracowali. Proszę pamiętać, że arkusze organizacyjne dyrektorzy przynoszą do zatwierdzenia w maju. W maju dyrektorzy mają sobie zaplanować, ilu będą potrzebowali nauczycieli, ilu będą potrzebowali, ile będą potrzebowali sal lekcyjnych i tak dalej, i tak dalej. W maju. Natomiast ostateczna informacja o tym, jak to będzie wyglądało, tak naprawdę, formalnie przynajmniej, jest formułowana dzisiaj. Właśnie, gdzie trzeba było łączyć? W siódemce, w szóstce i dziewiętnastce. Na ulicy Rzeckiego. Siódemka, szóstka, dziewiętnasta na ulicy Rzeckiego. Tam najistotniejsze zmiany nastąpiły. Może Pani Rzeczy... Może tak bliżej mikrofonu, jeśli można. Adam, nie ma tego w tym materiale do Państwa? Do szkół. Państwo szkołami, gdzie dokonano łączenia oddziału, są następujące szkoły. Szóste liceum ogólnokształcące przy ulicy Mickiewicza, siódme liceum ogólnokształcące przy ulicy Barwiarskiej, 19 liceum ogólnokształcące przy ulicy Rzeckiego. Również chcę Państwu powiedzieć i podkreślić to, o czym mówił Pan Prezydent Banach, iż jeśli chodzi o nasze planowane zadania w szkołach, które dotychczas nie dokonywały naborów, mam tutaj na myśli liceum ogólnokształcące na Kalinowszczyźnie, wchodzące w skład zespołu szkół ogólnokształcących numer 4, tam dokonano naboru tylko i wyłącznie do jednej klasy, czyli również należy to liceum wymienić jako szkołę, gdzie po prostu nie tyle nie dokonano łączenia, ile ten nabór był mniejszy. Również należy powiedzieć o tym, iż w przypadku szkół zawodowych mieliśmy takie sytuacje, ale jak Państwo wiedzą, z uwagi na to, iż rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół zawodowych różnych typów, dokonaliśmy łączeń polegających na tym, że będą funkcjonowały tak zwane klasy wielozawodowe. Co to oznacza? Oznacza to, iż zajęcia praktyczne będą odbywały się obrębnie dla określonego zawodu, natomiast zajęcia z zakresu przedmiotów ogólnokształcących, polski, matematyka, będą realizowane razem. To, o czym mówię, proszę Państwa, jest również bardzo istotne, ponieważ w części oświatowej subwencji ogólnej, w jej algorytmie, od lat strona samorządowa postuluje, by właśnie uwzględniono, wpisano wagę, która by pozwoliła na rekompensatę finansową w przypadku klas wielozawodowych. Bo kształcenie w takiej klasie wielozawodowej, gdzie mamy wiele podziałów na grupy, jest o wiele droższe niż kształcenie w szkole, która kształci w jednej specjalności. Dziękuję. Jeśli chodzi o liceum numer 4, nie podałam numeru liceum, tak? 20 liceum ogólnokształcące. Jeżeli chodzi o
proszę Państwa, generalnie w liceach, które od lat cieszą się popularnością wśród młodzieży, liczba uczniów w klasie nie jest mniejsza niż 32 osoby. Natomiast jeżeli chodzi o inne licea ogólnokształcące, tam liczba uczniów jest mniejsza, ale nie mamy mniejszych klas niż, proszę Państwa, klasy 24-25 osobowe. Jeżeli chodzi o prawo oświatowe, przypomnę, że występują tylko dwa standardy w zakresie liczebności klas i oddziałów. Liczba wychowanków w przedszkolu nie może być większa niż 25. Podobnie liczba uczniów w szkole podstawowej nie może być większa niż 25. Jeżeli chodzi o pozostałe typy szkół, już dyrektorzy szkół liczebność ustalają wspólnie z organem prowadzącym. Nie ukrywam, że na etapie planowania zadań planowych był wydany przez nas komunikat mówiący o tym, że no nie tworzymy oddziału, jeżeli liczba uczniów jest mniejsza od 24-25. Istotnie i dyrektorzy do tego się dostosowali, ponieważ przypomnę, że już po pierwszym etapie rekrutacji niektórzy planowali w drugim etapie liczbę oddziałów mniejszą, wiedząc, że tej planowanej na początku nie utworzą. Proszę Państwa, odnosząc się do tych planów oraz do tego, co jest efektem naszego naboru, powiem, że my nie zrobiliśmy absolutnie żadnego błędu, ponieważ materiał, który Państwo dostali, jest materiałem, który obejmuje tylko i wyłącznie szkoły prowadzone przez miasto. Natomiast w liczbie kandydatów, no przepraszam, ale tak dokładnie przeanalizowałam i w liczbie przyjętych nie mamy szkół publicznych innych działających na terenie miasta, między innymi Liceum Ogólnokształcącego imienia świętego Stanisława Kostki, a jest to szkoła, która ma bardzo dużą liczebność uczniów. Znów mamy bardzo duży wskaźnik młodzieży spoza granic administracyjnych naszego miasta. W szkołach zawodowych na pierwszy rzut oka wygląda, że przewyższa 54% w dalszym ciągu i bardzo duży wskaźnik młodzieży spoza granic miasta jest w tych liceach ogólnokształcących najczęściej wybierany. Pierwsze, drugie i trzecie. Pani, czy możemy powiedzieć, o ile jest mniej oddziałów fizycznie w stosunku do tego, co było założone? Bo konkretnie, nie wiem, miało być w liceum numer 7 10 klas, będzie tylko 5. Czy mamy jakieś takie dane? Nie mamy jeszcze dokładnych obliczeń w tym zakresie. No, szacujemy, że jest to około 20 do 25 oddziałów mniej, ale jeżeli Pan redaktor pozwoli, to ta rekrutacja dzisiaj się kończy o 15, więc taką informację Państwu przekażemy. To jest taki szacunek tylko. Pani dyrektor, do której godziny będą lekcje i od której? Generalnie na spotkaniach z dyrektorami szkół zadaliśmy to pytanie. Taką informację nadesłamy w te licea, gdzie będą dłużej trwały zajęcia na pewno. Szkoły informują tak, że jest to wydłużenie czasu pracy o 1 godzinę i to wydłużenie, proszę Państwa, to jest wynikiem naszych poprzednich działań i działań dyrektorów szkół, za które bardzo dziękuję. Bo Państwo pamiętają doskonale o tym, że my w ubiegłym roku dokonywaliśmy w tych liceach, które rzeczywiście cieszą się popularnością wśród młodzieży, mniejszego naboru. I okazuje się, że bardzo dobrze. Generalnie każdy z dyrektorów powiedział, że o 1 godzinę w stosunku do roku poprzedniego. Więc pierwsze liceum ogólnokształcące dyrektor Ston podał zakończenie zajęć 16:50, drugie liceum ogólnokształcące 15:55, trzecie liceum ogólnokształcące mam podaną 15:35, w niektórych dniach będzie później, mianowicie 16:20, czwarte liceum ogólnokształcące 16:55, piąte liceum ogólnokształcące 17:15, dziewiąte liceum ogólnokształcące będzie szkołą, gdzie uczniowie najpóźniej będą kończyć zajęcia o 18:40. W ubiegłym roku kończyli po 17:00.
tam zawsze z uwagi na, proszę Państwa, tą bazę sportową, nie, taką ubogą, te zajęcia kończyły się później. To, że tam się kończą o 18.40, jest wynikiem też bardzo dobrej współpracy dyrektora 9 ELO z dyrektorem 30 Liceum Ogólnokształcącego, albowiem uczniowie z 9 Liceum Ogólnokształcącego będą odbywać zajęcia wychowania fizycznego w hali sportowej, którą miasto oddało do użytku w ubiegłym roku. Również, proszę Państwa, to zakończenie zajęć 15.35 w 4 Liceum Ogólnokształcącym jest też efektem współpracy 4 Liceum Ogólnokształcącego z panią dyrektor szkoły podstawowej numer 19. Państwo wiedzą, że to są dwie szkoły, dzieli je ściana, mianowicie jedno piętro szkoły podstawowej numer 19 będzie wykorzystane przez 4 Liceum Ogólnokształcące. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej zmieniające kwoty wynagrodzeń dla nauczycieli jest w dzienniku ustaw i wchodzi w życie z dniem 1 września. W związku z tym pytanie, czy nauczyciele, którzy rozpoczną pracę i podpiszą umowy 1 września, będą mieć te stawki, które wynikają z tego rozporządzenia, czyli te wyższe, czy już takie stawki jak pozostali nauczyciele w momencie na umowie. I drugie pytanie to jest związane z wynagrodzeniami. Czy są takie przypadki, gdzie pracownicy niepedagogiczni po podwyżce tej, która została wprowadzona, przestali otrzymywać premię, w związku z tym to wynagrodzenie w zasadzie jest takie same, niezmienione, czy takie przypadki są znane? Nie wnikam, z czego to wynika, czy ze zmiany regulaminu, czy z jakichś innych, tylko czy są takie przypadki? Szanowni Państwo, istotnie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego wchodzi w życie z dniem 1 września. Telefony w tej sprawie, zresztą bardzo słuszne, otrzymywaliśmy, stanowisko zajmujemy takie, że na umowie nie może być kwoty innej wynagrodzenia niż obowiązuje w rozporządzeniu, czyli w przypadku nowo zatrudnionych nauczycieli kwota, która jest w umowie, to będzie tą kwotą, która wynika z tego nowego rozporządzenia płacowego. Natomiast to, o czym mówił pan prezydent, to jest zapis, który wynika z ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela, gdzie zapisano, że następuje wzrost wynagrodzenia średniego dla nauczycieli, czyli obejmującego wynagrodzenie zasadnicze i wszystkie dodatki o 9,6%, a czas na wyrównanie jest do 30 września. Wobec powyższego do 30 września wszyscy pozostali nauczyciele otrzymają wyrównanie. W tej chwili jest sytuacja taka, proszę Państwa, że na dzień 25 sierpnia, bo zawsze to jest do 25 sierpnia przekazywana część oświatowa subwencji ogólnej, nie otrzymaliśmy zwiększonej subwencji, o czym mówił pan prezydent Krzysztof Brzuch, i dotyczy to nie tylko naszego miasta, ale również i innych jednostek samorządu terytorialnego. To pytanie pan prezydent Banach kierował do pana ministra podczas naszego spotkania. Pan minister powiedział, że tą zwiększoną kwotę otrzymamy w miesiącu wrześniu i wtedy dokonamy wyrównania. Czy wiadomo, co z etatami jeszcze? A jeśli chodzi o pracowników niepedagogicznych, proszę Państwa, patrząc z perspektywy 2 miesięcy, uważam, że w sposób, dzięki postawie pana prezydenta, jednego, drugiego, dzięki postawie i zrozumieniu Rady Miasta, pani skarbnik, że zrobiliśmy tą podwyżkę dla pracowników niepedagogicznych, którą nazywaliśmy regulacją, w sposób profesjonalny. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, że przyjęte założenie było bardzo trafne, bo u nas każdy pracownik ma minimalną stawkę wynagrodzenia na minimalnym poziomie wynagrodzenia, które obowiązuje, czyli 2,250, a wielu pracowników tej kwoty nie miało. W sytuacji, proszę Państwa, kiedy od 1 stycznia 2020 roku ta płaca minimalna rośnie do kwoty
2450, to proszę zobaczyć, no co by było i skąd by miasto wyasygnowało takie środki na tak olbrzymią podwyżkę, jeżeli nie zrobilibyśmy jej w miesiącu lipcu. Natomiast jeżeli chodzi o odbiór tej podwyżki, sygnały mamy następujące. Bardzo duża grupa pracowników, tych najniżej zarabiających, z wielkim zadowoleniem przyjęła te podwyżki. Niektóre były dużo wyższe niż ta średnia, która wyniosła w sumie 238 zł. Natomiast ci pracownicy, którzy już byli przyjmowani do pracy w roku 2019 i oni już mieli zagwarantowane na określonych stanowiskach wynagrodzenie minimalne w sytuacji, w której starsi pracownicy nie mieli, oni tych podwyżek nie dostali, ale to dosłownie był procent takich pracowników. Niewielka bardzo liczba. Będzie okazja, myślę, że w przyszłości już nie nazywać tej całej sytuacji regulacją, tylko podwyżką. My w gruncie rzeczy mówiliśmy tutaj o regulacji. Również ten sposób został, zwracam Państwa uwagę, zaakceptowany przez nauczycielskie związki zawodowe. W tej chwili nie ma takiej sytuacji, że osoby zatrudnione na tych samych stanowiskach, na przykład na stanowisku pomocy nauczyciela, mają pobory ustalone w taki sposób, że ci, którzy przyszli do pracy, więcej zarabiają niż ci, którzy byli przyjęci wcześniej. W tej chwili jest tak, że staż pracy jest tym, co między innymi staż pracy, tym, co różni te wynagrodzenia. Ja pytam, czy są takie przypadki, że ktoś przestał otrzymać premię w związku z tą podwyżką zarabia? Nie ma. Tak, są takie osoby, dlatego że wśród pracowników administracji w naszych szkołach są osoby, które zarabiają dobrze, często lepiej niż ich koledzy nauczyciele i w związku z tym doszliśmy do wniosku, że musimy po pierwsze przeprowadzić taką regulację, która będzie dotyczyła przede wszystkim tych pracowników, którzy zarabiają najmniej. Bo prawdą jest to, że za nami ciągnął się jakiś poważny wstyd. Tutaj nie ma co mówić wobec tych pracowników najsłabiej zarabiających, to znaczy pań w kuchni, pań woźnych, portierów. Te osoby zarabiały po prostu za mało. I myśmy się postanowili zająć po pierwsze nimi, bo uznaliśmy, że to jest uczciwe. Związki zawodowe przyklasnęły nam w tym bardzo ochoczo. Naprawdę bardzo ochoczo, bo my zdajemy sobie sprawę z tego, gdzie są te problemy. Natomiast jeżeli Pan wystąpi do dyrektorów szkół, czy pracodawców tych pracowników z pytaniem o to, jak kształtują się zarobki pracowników niepedagogicznych w jego placówce, to myślę, że Pan dowie się bardzo interesujące rzeczy. Panie Prezydencie, bo tutaj jeszcze kwestia dotycząca rekrutacji, bo wiadomo, łączenie klas, czy to oznacza, że nauczyciele jacyś stracili godziny pracy, jak to wygląda, jeśli chodzi o te sprawy? Proszę Państwa, zadaliśmy pytanie dyrektorom szkół na spotkaniu, na naradzie, która odbyła się w miniony wtorek. Nikt z nauczycieli nie stracił pracy. Kilku. Nie jest to duża skala, ale już takie sygnały zostały odebrane. No oczywiście, proszę Państwa, należy powiedzieć o tym, że nikt pracy nie stracił, bo to pytanie zostało zadane i mamy potwierdzenie. Natomiast w dalszym ciągu są takie sytuacje, że jest oczywiście łączenie godzin przez nauczycieli w szkołach. Ale to chyba Państwo już wiecie, ponieważ ta sytuacja miała miejsce i w poprzednich latach. Nauczyciele uzupełniają etaty w szkołach albo tego samego typu, albo innego typu. Dziękuję.